Yo, 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 witajcie wszyscy bardzo serdecznie. Ja jestem Jingis, to jest Ark oczywiście z dodatkiem i jestem oczywiście z Szymonem. Cześć, synek, Siema. witaj. Witamy was bardzo serdecznie. Tak was oprowadzimy na początku, zanim udamy się tam, co chcemy zrobić i opowiemy wam o tym, co chcemy zrobić. To was oprowadzimy troszeczkę po domku. Zobaczcie, domek nasz wygląda i przedstawia się tak już teraz. Co prawda zmieniliśmy ściany tutaj z drewnianych na gliniane, bo po prostu one bardziej izolują od warunków atmosferycznych na zewnątrz, wiecie? Czyli nie jest nam gorąco po prostu w takim domu. Przynajmniej za bardzo nie jest gorąco. No, tak wam powiem, zobaczcie, tu nie jest już gorąco. Jest ok, ale jeszcze nam trochę zostało i musimy to pozbierać trochę piachu, porobić tą glinę i porobić ścianę. Ale to będziemy robili poza odcinkiem. Szymon, możesz zejść, bo ten blokujesz mi schody. I to będzie poza odcinkiem. Natomiast tak to wygląda tutaj. Wygląda, uważam, fajnie. Od razu na początku również dzięki za to, że ktoś podpowiedział, że jednak coś wam pokażę. Zahartowanie mam na 20 mam tego zahartowania. I naprawdę to powoduje, że wolniej robię się spragnione, tak? Czyli tak jakbym... A ja mam 10. Bardziej to jest lepsze. Dodatkowo pojawiły się nowe dinozaury. A mianowicie Argente to żeście widzieli już. Mamy już te dwa me. Jak one się nazywają? Zawsze zapominam o nich. Morelatops. Mamy już dwa. Mamy cztery raptory. Zobaczcie. Tygryska. Jeden wilk i tygrys szablozębny. I mamy takie również coś, co się nazywa u mnie... Ankylozaur. Ankylozaur świetnie zbiera nam żelazo. Wiemy, gdzie są umiejscowione kamienie i z żelazem, czy takie żelazne skały, metalowe skały, które nam tutaj... Co ty chcesz? Które nam tutaj, że tak powiem, występują. Wiemy, w jakich miejscach, więc mamy też również możliwość zbierania żelaza. Mamy również dodatkowo... O, coś takiego, co się nazdrowie. Coś takiego, co się nazywa piasek. No, piasek się nazywa, bo zbiera nam piasek. Nie? Jest fajniejszy. Także sobie tutaj taką ekonomię zrobiliśmy dobrą. Natomiast dzisiaj polecimy sobie, znaczy ja będę trzymany w szponach. Ja sobie czwórkę wybiorę od razu już. Będę trzymany w szponach przez Szymona i lecimy po drugą co? Argentywę, tak, potrzebujemy drugiej, bo chcemy latać. Pierwszą polecimy po niebieski rzut, bo może być słoik, wiesz? Już widzę, że już tam jest rzut blisko, no. No, dobrze by było. No i potrzebujemy kryształu, wiecie? Kryształ potrzebujemy. Bo tam jestem tu nie jest kryształ tutaj? Po lewej? Jest kryształ. No, zbieraj ten rzut, ja idę po kryształ. Jest kryształ. A co to było to? Co to jest? To jest sól. A sól do czego jest stosowana tutaj? Żeby mleko. Mleko? Bardziej. Ja chcę mleko. O, no czekaj, bo ja sól brałem. No i mnie zgarnął, no. Sól się nam przyda, jak będziemy mieć już mleko. Dobra. Mamy mleko, więc się przyda. A co było w zrzucie? Jakieś bowinty, których nie potrzebowałem. Dobra, szukamy. Jajko na dole. A nie, to nie jajko, to ta mucha. O, jest tam ta jest, ta, słyszysz? Ta, biegnie, zawróć. Jeszcze szczurka, chodź ją uśpimy. Po co? No jak po co? No po to, żeby ją mieć. Ona jest dobra przecież, do czegoś mówiłeś. Kole, lataj! Po co ty? Zobacz, który level ma. Trzeci. No to dobrze. Zapomnij. To mam ją uspać, czy nie? Nie. Trzeci level to ja zabiłem, gdzie ty jesteś. No górze, na skalę stoję. Trzeciego levela co nie, co się zatrzymywać. A, to już widzicie, już Szymon tu wprowadza swoje rządy. On już by tutaj najlepiej to 50, 60 levele i walczył. Kryształu szukaj. Przynajmniej 10. O, widzisz, szukaj kryształu. Ładną, taką białą, bardziej pomarańczową skałę. Są argentiwy. Widzisz pomarańczową skałę taką? No widzę tam, na wprost, no. A to jest golem. Golem? No. Ty, no, tak żeś mi stanął, że ja nie wiem jak... Nie, nic mi nie pokazuj. No to faktycznie golem leży. Jaki golem?
Nie ruszył się. Jest mi gorąco. Są Argentywy, a tak którąś usypiamy. O, słyszałem, no tak, golem. Ruszył się? Ło, on się leje z nimi. Ty czekaj, bo aż mi, ale mi przycięło. Argentywy za nas mi lecą, spokojnie. No widzę, no i co mam z nimi zrobić? Jeszcze nic. To tak lata, że ja naprawdę nie będę miał możliwości trafienia jej. A ja wyląduję... Mam trafiać? Nie, ja wyląduję... Dwie lecą. Tylko muszę, żeby oni na mnie uciekły. No, no lecą non stop za nami. Ale mnie tymi gałęziami po pysku wbijesz, wiesz co? Masz. Lądujemy. Ósmy level ma. Już śpi. Lecę po kolejną. Dobra, ale nie mam mięsa. Wiesz? Będę miał zaraz. A czekaj, mam tutaj, zabiję, który jest? To piasek? Który ten piasek, czekaj. Który to level? Trzeci level piaska, uśpię go i go zabiję, co? Mam już mięso. Masz? No. A to co to jest? Co to jest? To jest ładne. Gdzie? Biorę. Gdzie jesteś? To jest Kali Minus. 10 level. Blokował się w skalę, to dobrze, zaraz padnie, będzie... Dobra, śpi. Mam go. Nie martw. Zabijesz go. Przepraszam, nie chciałem. Wybacz mi, za to cię rozgrywam mięso. Tygrysy tam są. Cicho. Skóra, mięso, wszystko mam. Dobra. Idę do Argentywy. Dałeś już jej mięcho? Tak, dałem jej lepsze nawet mięcho. A masz ten siodło? Uważaj. Nie mam. Co to? Karno. Uspać go? Dawaj go do mnie. Ojej! Zabijam go. Nie, ja go usypiam. Nie, on już jest czerwony, więc nie opłacę się go usypiać. I co? Piasek mi bije. Dobra, odejdź. Odejdź od piaska. Piaska musisz w głowę strzelać. Uciekaj od agentywy naszej. Czekaj, trafiam go w łeb. Chodź tu. Poradzisz sobie tu, a ja polecę tak, szybko. Tak, spokojnie, spokojnie. Ja lecę szybko w kryształ. Ile mam na tego... Oślep. Zostaw Argentywę, ty. Brzydal. Chodź tu. Kurde, no. Argentywę nie zabił. No nie, bo wiesz co się stało? Tak. On ucieka, nie? Dobra, padł. On ucieka, jest Argentywa. Muszę ją teraz nazwać, chodź za mną. Ty zostań będzie... sobie tutaj. A ja sobie idę rozbić tego piaska na dobre. Szukam, czy w ogóle tu kryształ jest na tej górze. W łeb, no gin, dobra. Nie żyje już. Keratyna, z niego skóra i surowe mięso. Nice. Dobra. A siodło dla Argentywy by się przydało zrobić, nie? Wróciłem do bazy. Poczekaj, albo może mam. Masz keratynę? Trochę zgarnąłem właśnie przed chwilą. Ale to trochę to jest za mało, bo keratyny potrzebuję 150, mam 32. Ojej! Zbieram kryształ. Czekaj! Wilki! To uciekaj, weź Argentywę na jodkę i uciekaj. Ja już mam kryształ i lecę do ciebie. Kurde! Lecę tato ci pomóc. Zginę! Nie zginiesz. Wierzę w ciebie. Nie, spadł. Uśpiony chyba jest, albo nie żyje. Nie żyje. Nie, uśpiony lecę. Jest. Uśpiony. Lecę. Dobra, jest uśpiony? Nie, już jest martwy. Kurde, dałem radę, jeju. Bo Szymon, zostawiasz mnie tak samego w takim... Jestem. Miejscu. Gdzie jest ta nasza Argentywa?
Okej, już mówię. Dobra. Dobra, lecimy stąd. Było nieciekawie. Najpierw ten piasek, ale piasek to tam pół biedy, bo w łeb dostawał, ale ten mi się nie wiadomo skąd mi się wziął. Po prostu. To już pełno jest. No, ja sobie teraz na tu. Znaczy ty sobie popracujesz nad tamtą Argentivą, ta? To masz, to jest moja Argentiva. Ja będę miał lepszą. Zgarnąłeś ten kryształ, znalazłeś? Tak. No to dobra, to lecimy. Dzisiaj jeden. Dobra, to lecimy do bazy. Zrobię sobie runeckę, ale to zrobię full kapa. Full pod udźwig. A tak, nie, sobie nie. Ale ja nie, no ja to, którą mam w tej chwili, to znaczy, którą ty teraz latasz, to jest moja. Masz mi ją oddać. Ja ci ją tylko pożyczyłem, żebyś nie zapomniał. No. Dobro, w ogóle w stronę lecę? Ja nie wiem, gdzie ty lecisz, ja nie wiem, gdzie jest nasza baza. Ja się gubię, wiesz o tym, że ja w grach się gubię. Zaraz ci powiem, czekaj, mapę włączę. Zaraz ci powiem, czy w dobrą stronę. Nie, nie, w przeciwną stronę leć, przeciwną. Zawracaj. No? Dobra, ty. Tak, tak, tam. Pewno? Na 100%. Rex, widzisz? Gdzie? Czekaj, bo mam mapę. Gdzie? Za tobą. Nie widzę, bo w pióra ci patrzę, zaglądam. Musisz jakoś inaczej się ustawić, żebym go zobaczył. Tam. A no jest, Rexiu. Ale nie, no nie teraz, dobra. Teraz już nie, zostawmy go. Na razie Argentivo zaprowadźmy. Wiemy, że się respią, to jest dobrze. Czy w dobrą stronę lecimy? Tak, tamtą stronę. Najprawdopodobniej dobrze lecimy. Chyba. Ja już chyba wiem. Jak tutaj jest ten Nexo, chyba już wiem, gdzie lecimy. A to co to jest? A to ten. To cisterna. A to zrzut tutaj był. No tu byliśmy. Czego mnie zrzuciłeś? Idę po zrzut. A co to jest za ten? Namiot. Wow, co to jest? To żeś dopadł. A Argentiva druga gdzie? A jest za nami, dobra, nice. Tutaj w lewo. No tak, no tu w lewo. Jeszcze raz mapę tylko zobaczę. No gdzieś tu już jesteśmy blisko domu. I tu ten przed nami jest dom. No, o tam właśnie już widzę domek. No, to dobrze mówiłem, że lecimy. Dobra, mamy Argentivę, jest spoko. Drugą. Zaraz sobie zrobimy siodło do niej. Tylko. I ją trzeba będzie. Dzięki. Idę się napić i umyję ręce. Ty, zawołałeś wszystkie. Jedną. No ale ona nie chce wylądować. Niech ona wyląduje sobie, co? Wyląduje sobie. No to dobra, jest Argentiva. Zobaczmy, czy tą możemy... Ta jest brana, moi drodzy, ale mamy żarcia i tego. Może ja bym... wiesz co? Co się dzieje? Jedna muzyka jest? Co bije? A czego go bijesz? Po co mam włazić? Czwarty poziom, dobra, nieważne. Czekajcie, może ja bym sobie wziął trochę, wiesz co, z tej Argentivy tego mięsa. A mam mięso, dobra, idę zanieść raptorom naszym, co? Robisz nam lunety? Tak, tylko muszę mieć ten. Pozwolę, że ja... Kryształ jest u nas. Zaraz, za moment, poczekaj chwilę, ja porozkładam trochę mięsa, dobra? Tego, co mam dla tych, niech oni sobie mają. Żeby sobie mogły jeść. Dobra, nice. To jest nasza Szymon gra. Ja, Szymon, ci powiedziałem już, że tu gramy razem i każdy ma takie same prawo do mówienia, co uważa, żeby zrobić. Dobra, gdzie położyłeś kryształy? Argentivie. A. Czyli lunety. Muszę się nauczyć lunety, tak? Znaczy ja nie wiem, czy ja się nie uczyłem czasami. Chyba się uczyłem. Nie uczyłem. Nie, uczyłem się, dobrze. Ja się chyba nie obrazi, jak złapię lepszą Argentivę poza odcinkiem. Nie, no przecież poza odcinkiem możemy sobie grać, no żeby tu nie było tak, jak ktoś już powiedział, że po prostu jest nudno, no. A ja się z wami również zgodzę, że może nie jest tak, jak u innych, wiecie, że biegają i wszystko szybko mają. Ja po prostu nie gram w ten sposób, już to powtarzałem. Ja wolę pomalutku dochodzić do wszystkiego,
sam z racji tego, że nie chcę się, wiecie, pogubić później w tym wszystkim. Co z tego? Szymon zna tą grę na wylot. Naprawdę. On ją zna na wylot. 2000 i dużo... godzin to... No, 2000 godzin ma w tej grze. Potrzebujemy jeszcze drewno i włókno. Dobra. I robię dwie lunety. Ale to nie o to chodzi, żeby on mi też o tym wszystkim tutaj mówił, bo ja będę zapominał. Drewno i włókno. Drewno i pomyśl włókno. Sobie, że z tymi, co ja grałem, wiesz, z tym nie grałem. No wiem, no miałeś tam taką ekipę. No, miałem z tą ekipą, przegrałem praktycznie moją całą grę. No ja ciebie rozumiem, Szymon, tylko że... Tylko kwestia jest też tego typu, że jak wiesz, jak ty byś robił wszystko za mnie, pamiętasz, to ja zapomnę wszystko później, nie? Tak. Natomiast jak tutaj już zacząłem sam sobie grać i pomalutku to wszystko... dochodzi. Gdzie jesteś, Szymon? Bo mam lunetę do ciebie. Zaraz przybiegnę. Wiesz, gdzieś pocisnąłeś, dobra. Bieram siedzenę keratynę. No, bo trzeba siodło zrobić. To luneta będzie w szafce dla ciebie w tej... tu gdzie strzały usypiające, okej? Okay? No i dokończę tą swoją myśl, wiecie. I co z tego, że ja... że ktoś mnie tego wszystkiego, wiecie... nauczy, znaczy nauczy, on mi pokaże po prostu, on mi nie nauczy. Ja z tego naprawdę niewiele zapamiętam, no. To jest najgorszy ból, bo najważniejsze jest dla mnie, żeby grę poznać i żeby w tą grę grać z przyjemnością, a nie... Szymon nieraz ma takie, ja wam powiem, wyskoki tego typu, że coś tam... zrobi, znaczy ja coś powiem, a on już to szybko robi, wiecie? Czego on, co się stało z tym? No, dobra, wygrzebał się, zakopał się, widzicie? Nasz piasek się zakopał, halo, obiegnij ten ogon wielki. Ale no coraz częściej jest tak, że również mi mówi i podpowiada w różnych sytuacjach. I to jest właśnie o to chodzi, żeby mówić, podpowiadać i żeby to wszystko miało... znowu to powiem, ręce i nogi, nie? To jest wtedy fajne. Dobra, ten oczywiście idzie pod wagę dalej. Ta Argentliwa to Szymona, to niech on rozwija sobie co chce. Wagę daj jej, jak jesteś od tego przyjęcia. No jestem. Mówiłem, że ją też full wagę dam. No to sobie złapiemy później już takie do tego, do lotów, nie? Moje nawet mogłoby być do lotów, ale ona miała 10 level. Więc będzie trudno jej wbijać już ten level. No trzeba by było mieć wtedy taką z pierwszy level od razu, nie? Wtedy masz większą możliwość... no większą możliwość... Najlepiej mieć najwyższy level. No ale to co, no to... Ale czego? No? Nie rozumiem. To znaczy się, że jak będziesz miał najwyższy level, przykładowo złapiesz 50 level jakiegoś dinozaura, tak? To ty go rozwijasz tak do tego 50 levelu jakby od początku? Dodając mu? On już tak, nie ma ustalonych jakichś statystyk? Ma ustalone jakieś tam statystyki poszczególne, nie wszystkie, ale niektóre. Mhm. Jest łatwiej po prostu, bo wtedy ma więcej się jemu dodaje statystyki, ma większy level. Aha. I jemu ten X wzrasta od 5 już wyższy, czyli 5, 10 i tak dalej. Jak aha, każdy. Rozumiem. Rozumiem, dobra, no to cóż. Ja bym, moi drodzy, ja bym chciał jeszcze tego Rexa, kurde, złapać, ale już to chyba idziemy? Na tym odcinku, może damy radę na tym odcinku, korup siodło na tą Argentivę. Ja bym polecił twoją, ona jest najszybsza. No dobra, i co, będziesz mnie nosić, a ja będę strzelał z powietrza? Jak chcesz. Mam 66 strzał, wystarczy na niego? Jak chcesz, albo ja ciebie, albo ty mnie. Nie, to ja wolę, żebyś ty mnie niósł, tylko pytanie mam, czy 66 strzał wystarczy. Jak nie, to sobie weźmiesz ode mnie, mam 75 jeszcze. No to może mi przerzuć od razu, wyląduj tu, daj mi te wszystkie strzały. Po powietrzu klikasz na Argentę F i wtedy otrzyma ci się kwipunek jej. O, no widzisz, no ja też o tym nie wiedziałem. Dobra, szukamy tego Rexa. Gdzie jest Rexiu? On gdzieś tutaj wyłaził. On dalej nie to. Tak, on był tam przed zrzut jest chyba, tak? No. Kolejny zrzut, czy nie? Tak. Można by było go obczaić, może coś jest. Wziąłeś sobie tą lunetę? Tak. Patrzę z ogółem rewele. Jest Rex chyba, łazi tam.
Jest Rex. Dobra. Już idziemy na jego, to są już te lunety. Ja już mam, ja już mam ten, ja już mam w łapie kusza, także. Part level, więc. No dobre, dobra, rozwiniemy go sobie. 10 strzał. Dobra. Okej, jakbyś. Nie widzę, Szymon, musisz jakoś inaczej. Wiem, że w głowę, ale ja w ogóle nie widzę. Dobra, stój, już się nie ruszaj. Dostał? Mieć... Tak, tak. Wiem, Argentywy nie trafią. Dostał. Znaczy, musisz troszeczkę do przodu podlecieć, bo ja... Bo on się patrzy tak dziwnie, albo się obrócić, ja nie wiem, czego w głowę trafią, bo trafią go na pewno w kark od głowy. Strzelaj. On już chyba ucieka, tak? Nie, on jeszcze. Już... Tak. Nie widzę teraz, nie widzę. Dobra, widzę. Będzie czwarty level. No może nie za wielki, ale już na początek jest. Leży. Jest, śpi. I śpi już, dobra. Ej, szybko. Ja muszę cię rzucić, bo węże tu są. Dobra, no. Ja. Łaj! Kurde, prawie mi się zabił. Uciekaj, Dzień. Bo wąż. Gdzie? Okej, okay, już go biorę. No już go masz, dobra, fajnie. Nie mam mięsa. Można by go było zabić, tego węża. Do mięsa. Ja mam mięso. Dobra, już prajmę. Jest. Zabity. Da. Zabity, nie, dobra. Ja go spróbuję. Ja go spróbuję. Ten wariat. Wydałem już jedno mięso. Dobra, mam to mięso też. Nie, nie mogę tak bić, bo nie wiem, czy Rex dostaje. Uważaj, no, bo dobra. Tam dalej gdzie skorpiony chyba były. Dobra, dobra, będę uważał, nie ma problemu. O? Dobra. Kurde, jeszcze mrówka jakaś. Mam dla ciebie słoik. Dobra, mrówka mi tutaj kurde zaczęła napierdzielać. I tyna. Dobra. Tamten wyrzuciłeś ten słoik tam, czy co? Tam leży? Nie, tam jest... No, skorpiona, ale machasz tym skorpionem. Czekaj, chciałbym to zobaczyć, ale już mi uciekłeś. Czekaj, czym ty się... Aha, tym. No, ale wyrzucasz. Dobra, jak tam nasz ulubieniec jest? No, na razie jeszcze nic. Jest nieprzytomny. I nic poza tym. Ale ucichły jakiekolwiek dźwięki. Dobra. 5 sekund. No i zobacz, jest jeszcze 4 mięsa. Co 4 mięsa? I będzie oswojony. No właśnie patrzyłem. No. To fajnie. Interesuje. Teraz go trzeba będzie tylko doprowadzić do nas, nie? Co to będzie za problem? No niewielki, no ale trzeba. On nawet no, sam będzie walczył. No i zobaczcie, właśnie mówię o tym, co Szymon robi. Zobaczcie, on sobie lata. Lata sobie, tak? Rzuca sobie wężami, skorpionami, zobaczcie. Ja tego bym... Tak wam powiem szczerze, do końca też bym tak tego nie potrafił zrobić. Nie mogę cię namierzyć, kurde, w tej lunecie. Chodzi. Trzymaj go tak na razie, tego skorpiona. Czekaj, miałem cię przed chwilą. Już zginął. Nie. Ej. Idę chityna z niego. O to wprawdzie. Chodzi, żeby wybijać wszystko, co jest dookoła tych. Dookoła kurde, tego, ale co go rzuci... Ale on, ale ten, jaki ten skorpion się zrobił ten. Taki zielony. Ale chityna ma. To biorę. Bach. 28 level skorpiona bierzemy? No co, do czego ten skorpion nam będzie potrzebny? Nie wiem. Nie. Fajny skorpion. Fajnie się biega na tym skorpionie, to prawda, ale tak nie do końca wiem, czym. Fajna skóra. On nawet i tekstura. Usypia. No wiem, że on usypia, no. 30 torpedów bija. To znaczy, że co, że można nim zaatakować po prostu dinozaura i on go uśpi? Będzie usypiać. No ale to tak jak działa jak te nasze strzały usypiające?
Czyli jak będziesz atakował, to on go usypia. No to właśnie o to mi chodzi. To tak samo jakbym strzelał, tak? To takie coś to by było dość przydatne. No ale ten coś nie chce za bardzo jeść. Szkoda, że nie mamy tego prima, tego starożytnego mięsa, nie? A co ja miałem? No nie, czy jak zabijesz zwęża ci ten prime ale jeść. Poszło, czekaj, nie. Właśnie przed chwilą rozprawiałem węża na czynniki pierwsze mam i nie. Prima. No to daj, prima. To daj mu prima, będzie szybciej. Wyciągnij. Węża. Ja już ledwo łażę. Masz prima? Gdzie masz prima? O jest, skąd masz tyle prima? No wiesz co, zwariowałeś? Ile mu tego prima daj? Węża. Daj wszystko. 3, 4, 5, dobra, wziąłem. Idę. A czemu ledwo łazisz? Co? No bo przeciążony już jestem. No i kolejne 3 prime'ów mam. Czekaj, zabieram mu ten, zabieram mu. O, i dam mu. To później mu dołożę. Tak, tygrysa trzeci widzę, skorpiona 24 i skorpiona drugi. Nie no, mamy na razie tego. Niedługo będziemy się starać, wiecie, jak się tak troszeczkę rozbudujemy jeszcze i tak do leveli nabijamy na te nasze dinozaury, szczególnie na Argentywy, to będziemy się starać polecieć, zlokalizować wierny wreszcie, może coś tam uda się. To ja wiem, gdzie są, tylko że mówiłem ale, ci o to. A powiedz mi, no wiem, tylko że powiedz mi jedno, czy na przykład dla wierny nie można ukraść jajka z tego, z gniazda? Właśnie ukrada się jajko, żeby ją oswoić. Boże, bo tam biega ten. Wiem. Czyli ukraść jajko. No. I wtedy? I potem je wykluć. O, zobaczcie, właśnie Szymon biega. O, dopadł już tego wariata. Potem musisz się wykluć i potem musisz dać jej mleko albo normalne mięso. Najlepiej mleko. I wtedy je oswajasz a mleko dopiero? Dostajesz mleko, jak uśpisz, bądź zabijesz alfa wiwennę. Co? Lepiej uśpić się wtedy, no. Alfa? O, czekaj, właśnie tak. Się... Rex się pojawił. Za al... No to jak zwykle, za alfa uwaga. Vivenne. Reksio. Dużymi literkami poprosimy. Za alfa wiwernę dostaniesz 50 mleka, a za jedną uspaną wiwernę, normalną, female tylko, dostajesz 5 mleka. Czekaj, ja tylko przerzucę mu trochę rzeczy. Nie, weź! No dobra, leć już. No bo ja ledwo łażę, no. Idzie. Może trochę do góry byś podleciał? Teraz nie łazisz, teraz lecisz. No widzę. Tak, na urtel ustawił. Czego go zatrzymałeś? Na urtel nie mógł ustawić. No ale nie, no został. A, bo skały idzie. Są. No to. No tyranozaur i on nie może po skałach, no bez przesady, chłopie, dajesz. To ty jakoś słabo lecisz, machasz tymi skrzydłami, że nic nie widzę. Bo Karno jest przed nami. No i co, i to Karno myślisz go pokona? Co ty robisz za mną? Rzucasz mnie pod... na lewo, prawo. To ja mogę mu pomóc. Wypuść mnie. Albo ja, czekaj, wezmę kuszę. Już nie ma po co. No, co ty mi zrobiłeś? Co ja mam? Jak on już nie żyje? No zabił go, no zobacz. Rexa wychylać, żeby miał full HP. A no tak, jedzenie muszę dać. Rozebrać tego Karno? Siekierką? Kreatynę daje. Jedną? Ale dodał prastare mięso. Dobra, możesz, już go mam. Reksio jest fajny. No, przepiękne są te tekstury tutaj. Ja już nie mogę chodzić. To dużo Reksio coś. On ma 500 no, jak nie mogę podejść do niego nawet, chłopie, no. Bo już jestem taki przyciążony. Muszę coś wyrzucić. Ale wiesz o tym, że z moim wyrzucaniem to jest tak, że ja bardzo rzadko lubię coś wyrzucać, ale mięso wyrzucę. No trudno. Wyrzuć. A nie, anuluj, nie wszystkie, no co ty, zdurniałeś, dżingis. Mogę chodzić? Mogę, dobra, to teraz go nie ruszaj go, ja mu tam dam parę ciekawych rzeczy. Halo, Rekpiu, czekaj, ci nie mogę namierzyć, o dobra, no bo mierzyłem cię, F.
Po co mu jagody dałeś? On zabił coś i dostał jagody. Zabicie. To durny. Dobra, masz. Masz słoik od razu swój. Masz, słoik wody sobie wezmę. Masz. Przerzucamy to mięcho do niego. Możesz w te klikać na mięso. Jak? Najechać ci te? Te. A, no tak, dziękuję. Widzicie? Już poznałem nowy skrót klawiszowy. Literka T i klikam sobie na mięsko. O, pięknie. No dobra, już będę mógł łazić. Przyniosłem. Możesz mnie brać. Możesz mnie brać, jak to zabrzmiało. Leksiu, chodź. Halo. Piękne. Pokażę ci coś fajnego, patrz. Co znowu? Nie będę robił. Ale nie wiem co, bo ja widzę tylko same pióra, autentycznie. Patrz. No to, dajesz mu i on będzie atakował, tak? Nie widzę. Ja nie widzę, co ty robisz, naprawdę, bo... Nic. Dałem mu, żeby komendo taka jest. Jak celujesz latarnią na daleko pod... Latarnią czy... czy lunetą? Lunetką. No. To klikniesz te i whistle attack this target. Ale musisz mieć nakierowanego, to on pobiegnie, a to nie bije. I będzie atakował. No ale dobra, możemy lecieć? Nie, ja tego nie robię. Chodź go doprowadzimy, bo jeszcze do domu kawał drogi. A nie, już jesteśmy, nie. No kawał drogi jeszcze do domu. Jeszcze tutaj ja, zakręt to musi być. Tyle. No w lewo i tam na górkę. No. Tyle. No i dobra, no i akurat bardzo fajnie, bo odcinek po prawidłnej długości. Lecimy, to Tatusiu, odblokuj się od Rexa. No dobra, odblokuję. Wolne punkty umiejętności i... Siodło. Raptora, nie, gdzie jest? Jak on się to nazywa? Dokładnie ten nasz. R-E-X. Rex, tak? Re. Przez X? Tak, siodło Rex. Dobra, 40 punktów wyszło. Dobra, już mam. Odblokowane. A my już jesteśmy przy samym domu. Odcinek. To co? Biegnij do domku i zrób siodło Rexa. Ojej, to już można było w kolejnym to robić. No ale dobra, niech ty będzie, jestem ale w domu. Ale możesz kliknąć dwa razy. Dwa siodła? Jeden. No co dwa razy kliknąć, nie rozumiem. No, żeby wykrywać to dwa razy musisz kliknąć. Dobra, już. Już nie marać, Rex. Metal. Co mi jest potrzebne? Rex. A, to czekaj, to się robi w czym? Tym? Smithim. W Smithim się robi, aha, no tak. Tak, myślałem, tak że masz wszystko na Rexa. Rex. Siodło Rexa. To jest twórz przedmiot. Na tym zakończymy odcinek. Tak, to zaraz go tylko jeszcze... Siodłamy. Zaraz go tylko osiodłam. Już mam siodło, biegnę do niego. Biegnę, to dużo powiedziane, idę. Kradam się. Cześć, Reksiu. Reksiu jak zwykle. Który ma level 8, a trzeba go było troszeczkę, mi się wydaje, rozwinąć, nie? Cześć, stary. F. No, nie ruszaj się. Tak miałeś ładnie głowę, że mogłem cię kliknąć, a teraz muszę do ciebie podchodzić, no. A łapy masz takie, że tragedia. Byś, kurde, coś z paznokciami zrobił. Dobra, jest. Siadłeś? Hej. Okej. No jestem. Ła, to jest piękny widok. No to Rex to jest naprawdę coś niesamowitego. Tak jak Bronto. Pamiętasz, jak mi się Bronto podobał? Bronto mi się bardzo podoba. Tylko, że schodzenie z Rexa jest trochę denerwujące, bo zawsze trochę żart tego. Zabiera życia. O, teraz akurat nie, bo po ogonie zlazłem. Dobra, moi drodzy, słuchajcie, dziękujemy wam serdecznie za oglądanie. Dzisiaj naprawdę był chyba fajny odcinek, tak mi się wydaje, bo i Argentiva druga złapana i troszeczkę z nią tam kłopotów było. No i przede wszystkim, że oswoiliśmy Rexa. W ogóle nawet nie wiem, czy to jest mężczyzna. No to facio, no. Facio, widać po zębach, że taki drapieżny, no. Wiadomo, kobiety takie chyba są od Rexa takie bardziej uśmiechnięte. Chyba, że się mylę.
Dobra, to nic. Dzięki serdecznie za oglądanie. Jak się wam film spodobał, to zostawcie łapkę w górę. Co chciałeś, Szymon, powiedzieć? Przepraszam, przerwałem. Ja o sobie zauważyłem, że większość dziewczyn, reksów, ma bardziej jasny kolor. O. Te ubarwienia. Ubarwienie jest inne, dokładnie. I słuchajcie, także jak film się spodobał, łapeczka w górę. Oczywiście mile widziana. Pamiętajcie również, że gry łączą. I Szymon, dokończysz? Nawet pokolenia, dokładnie. I trzymajcie się do kolejnego razu, do kolejnego spotkania w Arku ze mną i z Szymonem. A może jeszcze z kimś jeszcze, bo można by było jeszcze, nie wiem, może Lightera namówić, żeby z nami grał. Może się uda, może nie. Nie wiem, nie chcę gwarantować. Trzymajcie się, do kolejnego razu. Na razie. Cześć. Yo. Siema.